Bądźcie pozdrowieni, rycerze świętego Floriana, druhny i druhowie. Witam serdecznie was wszystkich w tym uroczym zakątku, jakim jest Brzozowy Kąt, a dzisiaj strażacki niech będzie. Niech ta wasza mała ojczyzna przeżywa swój wielki jubileusz stulecia w wielkim dziękczynieniu Bogu i ludziom. I my tutaj przybyliśmy, kapłani, by z wami spełnić ten nasz obowiązek. Więc stajemy jakby na strażackim apelu. Więc witam serdecznie naszego diecezjalnego wodza, diecezjalnego kapelana, nie w stanie spoczynku, ale najbardziej czynnego księdza kanonika Romana. Zawsze był na posterunku, więc dziękujemy, że jesteś, drogi księże Romanie, z nami. Witam naszego księdza Tadzia Kota, proboszcza nie tylko Kolembrut, ale kustosza sanktuarium, który zawsze z nami trwa, tak jak na posterunku. Drogi nasz młodziutki proboszczu i dziekanie Komorowski, księże Mieczysławie, cieszę się, że na tym posterunku po księdzu kanoniku Henryku Przątce tutaj jesteś. Niech ci się w tym posługiwaniu, tak jak w tym hymnie strażackim, z radością wszystko kłada i z Bożym błogosławieństwem. Księże drogi Mateuszu, Racyniaku drogi, dobrze, że tu jesteś. Jeśli ktoś miałby jakąś duszę jeszcze nieuporządkowaną, niech się nie boi, więc ciebie witam. Po tym powitaniu przekazuję teraz serdeczne powitanie wszystkim naszym władzom strażackim, tym samorządowym i nie tylko. Najpierw wypada, żebyśmy z szacunkiem pokłonili głowę przed gospodarzem naszej gminy i prezesem naszej straży, wójtem Komarówki, panem Ireneuszem i jego żoną. To czynimy. Witam serdecznie naszego prezesa wojewódzkiej i powiatowej ochotniczej straży pożarnej, pana Tadeusza. Serdecznie witam naszego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, pana Franciszka, starszego brygadiera. Jest to także młodszy brygadier, pan Mirosław, który oddał władzę panu Franciszkowi. Także go serdecznie witamy. A nad tym wszystkim czuwa nasz starosta, pan Lucjan. Więc witamy serdecznie pana Lucjana i przekazujemy troskę o dzisiejsze uroczystości, żeby wszystko dobrze się działo. Obok jest taki pokorny, zawsze, zawsze pracowity i zawsze na służbie wójt gminy Wochyń, pan Stanisław, niedawno nas gościł. Niedawno, bo tydzień temu prawie. To tak to się dzieje, że w tych uroczystościach jestem, a dzisiaj kłaniam się wszystkim jubilatom w stulecie waszej uroczystości. Witam cały Brzozowy Kąt, was moi drodzy, w tej małej ojczyźnie, która była wielka wiarą i wiernością Chrystusowi i Kościołowi. Wasza komarowska parafia wydawała wielu wielkich ludzi, świętych i bohaterów i dzielnych strażaków. Myślę, że ta historia to część także historii Brzozowego Kąta. Nie będę o historii waszej opowiadał, bo zrobi to nasz prezes naszej straży pożarnej. Chylę więc głowę przed waszymi sztandarami. Chylę głowę przed wami, którzy stajecie w tym strażackim meldunku jubileuszowym, by Bogu dziękować za ten dar trwania pomimo wichrów, nawałnic, zaborów i wojen. Wszystko to
to czas próby. W tej próbie jesteśmy blisko naszego patrona, świętego Floriana, który w chwilach próby opowiedział się za Chrystusem. Strażacy wciąż się opowiadają za Chrystusem. Czynili to także ostatnio, gasząc palącą się wieżę katedry w Gorzowie Wielkopolskim. To taki raport ich pięknej misji i ocalenia tamtejszej katedry, chociaż ta wieża musiała trochę ucierpieć. I my także się wznosimy, jakby patrząc w te wieże kościołów, bo przecież ku Bogu wznosimy nasze oczy, serce i w codziennej modlitwie prosimy, aby przyjął nasze dziękczynienia i błaganie. Dzisiaj 100 lat. To czas na dziękczynienie. Więc dziękuję Bogu za tych wszystkich prezesów. Myślę, że w tą historię wpisane jest życie wielkiego proboszcza parafii Komarówka, księdza Rudnickiego i kolejnych waszych duszpasterzy. Zawsze byliśmy razem. Nigdy my, kapłani, nie byliśmy gdzieś w kącie. Tak jak dzisiaj jesteśmy z wami. Nigdy nie chowaliśmy głowy, kiedy przyszły chwile próby. Więc stajemy razem z wami, a wy z nami, nie tylko przy grobie, kiedy przychodzi świętować mękę pańską i oczekiwać chwalebnych świąt zmartwychwstania. Więc kiedy przeżywamy to życie, to także tym, którzy odeszli, życzymy chwalebnego żywota i zmartwychwstania. Nie mogę o tym nie powiedzieć, bo święty Paweł w swoim liście do Rzymian o tym mówi, że przecież nie żyjemy według ciała, ale według ducha i mamy pamiętać, że Duch Boży w nas mieszka, a kiedyś mamy zamieszkać tam, gdzie mieszka nasz Bóg i Pan. Wciąż uczymy się tej wiary. Dzisiaj Ewangelia mówi o czci, wysławianiu Boga. Mówi to sam nasz Zbawiciel Jezus, który nas prowadzi do poznania objawienia Bożego, do tajemnic, zrozumienia prawdy wiary. Objawienie to etapy ukazywania się Boga człowiekowi. Najpełniej uczynił to Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Z katechizmu uczyliśmy się o tych prawdach. Wciąż je poznajemy i wciąż jest za mały nasz rozum, żeby to wszystko pojąć. Więc z pokorą stajemy przed majestatem Boga, chylimy głowę przed naszym patronem świętym Florianem, który wciąż staje na straży naszej posługi. Jego figury, obrazy zdobią nasz, powiedziałbym, strażacki fach, a może posługę, a może lepiej to misję. To święty Florian staje nie tylko przy drogach, przy naszych strażnicach, ale i przy nas w czasie naszej misji posługiwania. W tym posługiwaniu dzisiaj chciałbym z pokorą patrzeć wraz z wami. O, dlatego, że trębaczy nie pozdrowiłem, teraz mi zapomnieli. Więc chyba to Ulan. Pytałem księdza Tadeusza, czy się przyzna do swoich rodaków. Mówi, że chyba to rozsosz. Więc to czas, bym pokłonił się i wam. I teraz już do normy wracamy. Więc stajemy z pokorą przed Bogiem. Jako prostaczkowie Boży, nie prostacy, bo ci zawsze narzekają, ci są najważniejsi, ci wszystko wiedzą, ci na wszystko mają odpowiedź.
Tylko nie na to był klęknąć przed Bogiem. Klękamy więc z pokorą przed Bogiem, utrudzeni życiem, obciążeni różnymi chorobami i troskami. Przychodzimy, aby zyskać pokrzepienie. Z opowieści jednego ze starszych panów wam do tej Ewangelii jakby żywy zapis dopiszę, dopowiem. Byłem studentem. Chodziłem często do kościoła świętej Anny jako student Politechniki Warszawskiej, mówi. Kiedyś odbywały się rekolekcje wielkopostne i wśród nas, młodych, spostrzegłem dostojnego pana z siwą, dostojną głową. Bliżej się przypatrując, rozpoznałem w nim naszego profesora, kochanego i lubianego przez nas profesora Andrzeja Sołtana. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk i okazało się, że nie tylko słynął z wielkiej wiedzy, mądrości, ale i z wiary, pokornej wiary. Kiedy żeśmy się zorientowali, że i on staje przed konfesjonałem, aby z pokorą wyznawać swoją winę, żeśmy ustąpili, prosząc, by zrobił to pierwszy. A on, uśmiechając się, powiedział: tu jesteśmy wszyscy równi. Ja, jako jeden z grzeszników, staję tak jak wy. Przed Bogiem tu nie ma tytułów, godności. To Bóg sprawiedliwie osądza. Przed Bogiem stajemy więc w pokorze, niezależnie od godności, tytułów i pełnionych funkcji. Stajemy wciąż przed Bogiem, żeby mówić mu, że uczymy się życia. Naprawdę pokorny jest ten, kto nosi w sobie piękno Boga. Święty Franciszek z Asyżu mawiał, że takim jestem naprawdę, jakim jestem przed Bogiem. W tą opowieść Ewangelii przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mogę włączyć was tutaj strzegących waszej ojcowizny, progu waszego domu i wiary. Mogę włączyć także opowieść o wielkim naszym rodaku, pokornym, będącym tak potocznie jakby prostym chłopem, w niczym się nie wyróżniającym księdzu profesorze Stanisławie Kamińskim z Radzynia. Umierał we Freiburgu w Niemczech, tam wywieziono go w nadziei, że może pomogą. Jako wielki filozof i uczony, znany nie tylko na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale i w całym świecie filozofii, dogorywał. Mówił biskup nasz, odwiedzając go przed śmiercią, że przyjmował tą próbę z wielką pokorą. Kiedy pytano go, jak to on, człowiek nauki, staje przed Bogiem, a staje z pokorą. Być może jest mi to potrzebne, żebym tej nagrody sobie więcej wysłużył. I mówił, być może, że moich studentów zbyt mocno karciłem czy wymagałem, ale chciałem, żeby coś z nich wyrosło. Być może, że Pan Bóg każe mi jeszcze coś przecierpieć, bo wśród moich kolegów, księży, profesorów byłem wyniosły. A może tych filozofów, często ateistów, walczących z Bogiem, karciłem i do równowagi ich przyprowadzałem. Może to przemówi. Na pogrzebie na ulicy Lipowej w Lublinie, który odbywał się w 1986 roku, pamiętam, przemawiał student filozofii. Najbardziej było to wzruszające, kiedy mówił, że żegnamy naszego wielkiego profesora, który nam zostawił największą mądrość. I cytując księgę
Mądrości Syracha rzekł: lepsze jest karcenie mędrca niż pochwała głupca. To był wielki profesor wielkiego ducha, który mądrością Bożą się kierując do tej mądrości prowadził swych studentów. Do tej mądrości Bożej dorastamy. Jesteśmy wciąż w drodze, wciąż na służbie, na ordynansach u Chrystusa, Maryi i świętego Floriana. Idziemy więc, idziemy i my dzisiaj, biorąc nasze obowiązki, jarzmo, często jest ono włączone w wypełnienie Bożych przykazań. To taka przecież nasza norma, to nasz przecież porządek, żeby w tym się mieścić. Więc przychodzimy dzisiaj, tak jak idą rzesze ludzi na drogach pielgrzymek, szukając odpowiedzi, przyjadąc do Matki Bożej na Jasną Górę, tak jak ci, którzy trwają w tym 26. zlocie rodziny Radia Maryja u naszej Matki Królowej. Tydzień temu w Kodniu nasz ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz zwołał wszystkich chorych naszej diecezji. Myślę, że wszyscy by się tam nie zmieścili. Ale w tej posłudze niósł im orędzie Matki Bożej z Kodnia, z Fatimy. Niósł im Chrystusa w Eucharystii, prosząc o łaskę zmiłowania. I my stajemy dzisiaj na ordynansach jako słudzy świętego Floriana. Więc dziękuję wam, moi druhowie, moi drodzy bracia, za tą waszą służbę stuletnią. To piękny jubileusz. Myślę, że to wciąż jeszcze za mało, więc kolejne pokolenia niech pozwolą rozbijać tą waszą jednostkę w tej misji i służbie Bogu i ludziom. I cóż mam powiedzieć do was? Gratulować? Myślę, że to za mało. Bogu dziękować za was żyjących, błogosławieństwo upraszać, a zmarłym życzyć, by stali przed Zbawcą i Panem w swoim gotowym rynsztunku i w bojowym meldunku. Jesteśmy, czuwamy. I my żywi to mówmy. Jesteśmy, czuwamy. I trwamy z tobą, święty Florianie. Tak trwajcie, rycerze świętego Floriana. Amen.